Witam serdecznie w serialu Jak ogrywali Harego Kasparowa. Partia w Moskwie. Dziewiąta runda. Moskwa leży nad rzeką Moskwa. Kasparow czarnym, białym i Nikołajewski. Taki zawodnik. A Kasparowa ograł, zobaczmy jak. Sprytna kolejność posunięć. Ograniczam aktywne możliwości. I teraz są dwa ruchy. C4 i D4, oba równorzędne. Jeżeli D5, to bijemy. I po skoczek A3 mamy bardzo dobrą pozycję. Kasparow wybrał kontynuację D6. Wolno mu. Przechodzi do obrony królewsko-indyjskiej, opisanej w książce Anatola Łokasty i Piotra Kaczorowskiego. Współczesna encyklopedia debiutów, tom drugi. Tam jest 380 stron, z czego ze 200 o tym właśnie wariancie z fianchettem. B3, no taki spokojny ruch. Agresywne C5, wiadomo, że tak zagra. Skoczek C6 i D5. I tu przechodzi na A49, to jest taka angielska w zasadzie. Niby taki wariant jugosławiański w królewsko-indyjskiej. Ale B5 nie ma ruch pionka na C4. Nie ma pionka na C4. Wieża E1. Wieża ucieka ze związania wzdłuż tej przekątnej. O, tu może być związanie, potem pokażę, jaki sens ma to związanie. Tu. Skoczek BD2, tak. Tu nie ma tego ataku jugosłowiańskiego, do którego Kasparow znał 33 czy 35 posunięć o wariantu, nie pamiętam. I pytanie. Czy można wziąć pionka na D5? Czas start. No niebezpiecznie. Widełki. Najpierw goniec ucieka, a teraz widełki na dwóch. No, cieszę się, że to mamy z głowy. Więc tu nie postawił hetman C8. I teraz uwaga. Jeżeli goniec przyjdzie na H3, to nasz ucieka na H1. Przy wieży na F1 ten manewr jest niemożliwy. Na H3 ten goniec stoi jako ten kołek. On jest bardzo dobrym gońcem, ale na H3 stoi jako kołek. No i proszę bardzo, E4. I C4. Przeszedł do normalnej królewsko-indyjskiej, gdzie ten atak jest opóźniony. Tam goniec idzie na D7, wieża na B8, gramy A6 i B5. Czyli kiwnął Kasparowa. Lepiej to rozumiał. Kasparow wymienia. Mamy 6 do 4. Małą przewagę białych. Hetman C2. Problem jest z tym. Ten nie gra. Co jest? Ten nie gra. Goniec F3. Oddał białe pola, wziął czarne, hetman coś, ale skoczek na A5 nie gra. Pan Szachuś, no już groziło przedtem wygranie. I goniec H3. No goniec tu lepiej strzela. B6. I uderzenie w najmocniejszy punkt w ogóle. Można powiedzieć, że te piony
pokazują, gdzie powinna, którym szyle powinien atakować biały, a te, na którym czarny. Czarny powinien atakować na hetmańskim, a tu ten skoczek e5 przeszkadza, a biały na królewskim. Stąd e5. Tu można było bić, ale chcę zachować skoczka, ponieważ skoczek ładnie stoi i skoczek grozi wejść na c6, więc ten musi zostać na aucie. A teraz skoczek grozi dać Maciusia. O. Maciuś in onemowe, jak mówią Francuzi. Maciuś in onemowe. No, obronił się, ale to pociągnął piona do przodu. Pionka cofnąć nie można. Przepraszam, to ciągle powtarzam. Pionka cofnąć nie można. Skoczek wywołał osłabienie, skoczek wraca. Teraz idziemy atakować tego. Po chamsku. Wieża AD8 bezczelnie, można powiedzieć. Wieża F3. I widzimy, przepraszam, że skoczek na A5 nie gra, jest poza grą. Gra toczy się tu. Czarne wieże też nie za bardzo grają. B4, teraz konik nie wejdzie na D6, bo gonimy. I próba wygrania piona. Przepraszam bardzo. No, taka moja choroba, dlatego dziś nie ma transmisji. A5. Obronił sprytnie. Ale skoczek dalej nie gra. Hetman A4. Tu chcemy złapać pole C6. Będziemy mieli wolniaczka. Kasparow zagrał dziwnie. Powinien kontratakować H4 w swoim stylu. Tam miałby szansę na... A tu zagrał hetman H6. Mięciutko. I ma klopsa. Kombinujemy, jak ograć Kasparowa. Czas start. Jak tu grać? No, skoczek D7. Tu było bardzo dobre. Nie bardzo można zagrać teraz. Tak. Bo są dwa. Skoczek F6. Ale można zagrać i skoczek B6. Można zagrać i skoczek F6. Nie wiadomo, co lepsze. Nie wiadomo. I dlatego tak należało grać. No, zagrał wieża E3. Miał trochę mało czasu. Ale wygranej nie wypuszcza. Ma olbrzymią przewagę. No i Kasparow kontratakuje. Ale się otworzyła linia chy. I kombinujemy, jak ograć Kasparowa. Kombinujemy. Obiektywnie najlepszym było hetman C2 teraz. A ten ofiarował. A i
To psychologicznie ciężkie, bo Kasparow nie lubi. Nie lubi, nie lubi, nie lubi, nie lubi. Powinien zbić ty. Pion jest podwiązany, nie można bić, bo leci hetman. To Kasparow się wściekł. Jak Kasparow przeaczał taktykę, to on się wściekał. Wieża F6, no. Strach mu zajrzał w oczy. Strach mu zajrzał w oczy. Pionka nie ma, no to się przestraszył. Wieża bije F6. No bicie pionem niedobre, hetman trochę lepsze. Pan Szachuś, tu patrzy Kasparow. I skoczek G4, no prosty ruch. Obronił tu. Tu. Przeatakował tam. Co ma grać Kasparow? No, no zagrał hetman D4. Na konisia. Ale to już jest spust kompletny. Kasparow był w niedoczasie, wtedy wpadał większy niedoczasy, bo krótsze warianty mu podawali. Jak mu podawali dłuższe warianty, to wtedy nie wpadał tak szybko w niedoczas. Dostał szachutka. Tu nie może iść, bo skoczek atakuje. I spokojna obronka. Teraz po hetmana przyjść, żeby dać mata. Hetman C3, no tu. A my tu nas interesuje, tu. Powiedz Harry, że to nie do pary. Obronił, wziął piona, stoi na koniku. Ale jak królem pójdzie, to go straci. Szacha nie ma. Wieża E3 teraz najlepszy ruch był. Ale wieża E8 też doskonały. Nie może bić wieży. Po biciu wieży z mat w czterech. O, mat w czterech. Umiem dać mata w czterech, nie jest za mną źle. Więc hetman F3 zagrał. Mógł się równie dobrze poddać, ale 40 ruchu nie ma. Tu znowu wieża E3 wygrywała. Wieża E3. Ten ostatni kontrolny ruch się pomylił. Ale chorągiewka spada. I ruch robi Kasparow. Oj, przepraszam. Wieża E7. Tamten ruch postawiał konika. Hetman. Dostaje mata. Po hetman H3 nie dostaje tak szybko mata, ale spust jest. Hetman E6, spokojne. Hetman H5, niespokojne. Znowu wymieniamy wieżę. Nie mógł wymieniać. I po hetman C8 się poddał. Grozi nieuchronny Maciuś. Nieuchronny grozi. A na hetman H7 wygrywa skoczek E5. Najprościej w świecie. Najprościej. Także poddał Kasparow. Grał jak grał, ostro, ale grał tak impulsywnie. Mam jeszcze kilka partii, które przegrał. Jak Państwo chcecie, będę je pokazywał.